Zadanie. Zastosuj wzór skróconego mnożenia. Więc do dzieła. Skorzystamy z pierwszego wzoru skróconego mnożenia. Skąd otrzymaliśmy te elementy? Kwadrat pierwiastka. Kwadrat i pierwiastek się skraca, więc otrzymujemy trójkę. Tutaj mamy podwojony iloczyn, czyli 2 razy pierwiastek z 3 i pierwiastek z 2, czyli mamy 2 razy i pierwiastki się wymnożyły, czyli 6. I kwadrat ostatniego elementu, kwadrat i pierwiastek się skraca, otrzymujemy 2. Jeszcze 3 i 2 się wyredukuje, zatem otrzymamy 5 plus 2 pierwiastek z 6. Przejdźmy do przykładu niżej. Korzystamy tym razem ze środkowego wzoru. Kwadrat pierwszego elementu minus podwojony iloczyn pierwszy razy drugi element i plus kwadrat ostatniego elementu. 3 do kwadratu to 9. Kwadrat z pierwiastkiem się skraca i otrzymujemy 9 razy 5, czyli 45. Tutaj 2 razy 3 to 6, czyli mamy minus 6 pierwiastek z 30, ponieważ 5 i 6 wymnażamy. Kwadrat z pierwiastkiem się skraca, otrzymujemy 6. Dalej można 6 i 45 dodać, otrzymujemy 51 minus 6 pierwiastek z 30. Jak zrobić kolejny przykład? Możemy tutaj od razu z pierwszego wzoru skróconego mnożenia wymnożyć ten oto nawias, a następnie wymnożyć dwa nawiasy przez siebie. Ale spróbujmy to zrobić inaczej. Zauważamy, że jeżeli w drugim nawiasie zmienimy kolejność liczb, to otrzymamy coś, co przypomina ostatni wzór skróconego mnożenia. A więc pierwszy nawias przepisuję, a w drugim zmieniam kolejność dodawania. I zauważ, jeżeli ten oto kwadrat rozpiszę na dwa nawiasy, to otrzymam w sumie trzy nawiasy. Pierwszy przepisuję, a tutaj kwadrat nas informuje, że są dwa takie same nawiasy. Teraz możemy zastosować, patrząc na dwa pierwsze nawiasy, trzeci wzór skróconego mnożenia. Bierzemy kwadrat pierwszego elementu minus kwadrat drugiego elementu. Teraz omawiam, skąd wzięliśmy dwunastkę. 2 do kwadratu to 4, pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, 4 razy 3, no to 12. A kwadrat z pierwiastka z 5, no to wiadomo, kwadrat i pierwiastek się redukuje i wychodzi nam piątka. Ostatni nawias przepisałem. Wykonujemy tutaj odejmowanie, otrzymujemy 7 i teraz wystarczy 7 wymnożyć przez ten nawias. Czyli 7 razy 2 pierwiastek z 3 to 14 pierwiastek z 3, 7 razy pierwiastek z 5, 7 pierwiastek z 5.